No wiadomo, że oczekiwałem od siebie więcej i liczyłem na lepszy występ, ale cóż, no ta zdobycz punktowa mizerna, ale z drugiej strony dokładnie no, 5 tygodni temu o tej porze leżałem na stole operacyjnym i jak komuś mówiłem, że wrócę na ten mecz, to raczej większość ludzi pukała się w głowę. Ja podszedłem do tego, chciałem do tego podejść jak prawdziwy sportowiec, obiecałem sobie, że przygotuję się dobrze i wrócę na ten mecz. Wróciłem, przygotowałem się, może wynik mizerny, ale gdzieś tam w głębi serca czuję się wygrany, bo wiem jaką pracę w to włożyłem, żeby dzisiaj wystąpić i cieszę się, że było to dzisiaj możliwe. I za to wielkie gratulacje. A czy tak czysto od strony zdrowotnej jest wszystko w porządku, czy odczuwasz jeszcze troszeczkę skutki tej kontuzji? Wiadomo, że no, odczuwam jeszcze trochę skutki tej kontuzji, jeszcze trochę czasu minie zanim wrócę do takiej stuprocentowej dyspozycji, ale kompletnie noga nie przeszkadza mi w jeździe na to, że tutaj dzisiejszy występ to jest bardziej przyczyna, po prostu większym problemem w tej chwili dla mnie jest ta przerwa miesięczna, którą miałem i krótki czas do przygotowania niż sama kontuzja. To był po tych opadach dosyć przyczepny, ale równy, także to fajnie się nawet to tak zużył, ten też popadał, bo to wszędzie było równiutko. A cieszę też się z tego, że silnik, na którym do tej pory nie startowałem tutaj, bo jakoś bałem się przesiąść. Myślę, że jeszcze lepiej będzie się kręcił na następnych zawodach tutaj. No właśnie, bo czasy też dzisiaj były bardzo dobre. Ten tor był dużo szybszy? Czy końcówka już może nie, ale początek, ten tor był dobrze napity wodą i ta warstwa taka była dosyć mocno się trzymała, także początek na pewno tak, a później już jak zwykle się troszeczkę powymiatało i tor był super. Czułeś? W kontekście tak trudnego meczu, no to no można by się cieszyć, aczkolwiek no nie pojechaliśmy, przynajmniej ja nie pojechałem na swoim poziomie dobrym. Tor był dobrze przygotowany, pomimo tych opadów naprawdę organizatorzy przygotowali dobrą nawierzchnię, ale gdzieś tam problemy z prędkością przede wszystkim, to była główna przyczyna tego, że ciężko było mi wygrywać. Ale mimo wszystko chyba małe jakieś tam szczęście jest, bo no, bonus zostaje u Was. Pewnie tak, aczkolwiek no, chcieliśmy powalczyć o pełną pulę, niemniej jednak wiemy jak mocnym zespołem jest Gorzów u siebie.